Wyobraź sobie, że jest początek kwietnia, bo w sumie to jest, a ty będziesz wiedział już większość rzeczy, które będziemy mieli w tym roku w Brawl Stars. Oglądaj ten film od początku do końca, bo dzisiaj klikamy specjalny przycisk czasu, no i przenoszę was mordeczki do przodu, żebyście wiedzieli, co jeszcze czeka nas w 2023 roku w Brawlu. Odcinek ten zaczynamy sobie od tego, że mamy Willow! Patrzcie, Willow wbiła widzowie do Brawla! Każdy, kto ma już ją odblokowaną, zostawia łapeczkę w górę, no i oprócz tego każdy, kto chciałby mieć ją odblokowaną, też zostawia łapeczkę w górę. Zobaczymy, ile będzie takich osób, ja jeszcze jej nie mam. Ale teraz, mordeczki, będę sobie odbierał te kredyty, żeby mi się troszkę już zebrało, no i troszkę ich będę miał w sumie. Więc możecie mi się pochwalić, ile wam jeszcze brakuje, żebyście odblokowali sobie Willow, a jak macie, to mi napiszcie, że ja już mam odblokowaną. Będę starał się przypinać wam serduszka. Ja, jak widzicie, troszkę tych kredytów zbieram, no i nie jest aż tak źle. A jeśli ktoś z was bardzo chce już ją mieć, to patrzcie, jaka kozacka oferta jest w sklepie. Mamy za 109 zł dostępną taką Willow, czyli po prostu odblokowanie tego zadymiarza. I dodatkowo dostajemy do niej skin Axe Willow, który jest bardzo fajny. No i też specjalny spray, więc jak ktoś z was planuje kupić tą kozacką ofertę, a myślę, że naprawdę warto, to pamiętajcie o wpisaniu kodu Tori w sklepie. Jeśli zakupicie tą ofertę z kodem Tori lub doładujecie sobie jakieś gemy na Willow, też oczywiście z moim kodzikiem, to zróbcie nagranie lub screena, jakie kupujecie i wyślijcie na mojego Instagrama Toriety, wtedy pozdrowię was na kolejnym odcineczku. No ale okej, w Brawlu ewidentnie dużo się jeszcze wydarzy. Nie ma co mówić, mordeczki, mnóstwo zmian przed nami. I zacznijmy sobie od tych najbliższych zmian, które nas czekają już w kwietniu, bo kwiecień to będzie bardzo ważny miesiąc w Brawlu, gdyż będzie mnóstwo grubych rzeczy. No i już na początek warto tutaj wspomnieć, że gdzieś pewnie za tydzień, może nawet szybciej, będziemy mieli specjalny event wielkanocny. No, ta oferta z gwiazdą Popu Janet kończy się gdzieś za 5 dni i 23 godziny, więc mi się wydaje, że wtedy wystartuje event wielkanocny. Ale zobaczymy, wy jak oglądacie ten odcinek, to ona już się już kończy szybciej. W ogóle zanim przejdę do kolejnych rzeczy, mordeczki, tutaj wysyłam wam 5 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak też chcecie być pokazani w kolejnym filmie, wystarczy, bycie mnie subskrybować i w kolejnym odcinku pokażę aż 10 osób, więc naprawdę warto zostawić suba. Ale mordeczki, w Wielkanoc będą darmowe prezenty, dużo fajnych rzeczy, spreje, piny i tak dalej. No wszystko co będzie, też będzie nowy skin. Powiedziałem wam w tym odcineczku, który wrzuciłem parę dni temu, mało osób go jeszcze oglądało, więc kto go nie widział, to polecam sobie wejść, link dam wam w opisie, tam wszystko macie wytłumaczone na temat tego eventu. A my lecimy dalej, bo już gdzieś tydzień mniej więcej mi się wydaje, po evencie związanym z Wielkanocą będziemy mieli kolejny event w Brawl Stars, widzowie, czyli gdzieś tak w połowie kwietnia do gierki, mordeczki, wejdą te piękne skinki, które są po prostu w japońskich maskach, w japońskich przebraniach, na taki karnawał. Między innymi skin do Dynamike'a, chyba tam też do Loli był. No te trzy skiny wam się tutaj wyświetlają, są one bardzo fajne. Wszystkie będą co prawda pojedynczo kosztować 149 gemów, więc troszkę kosztują, ale są giga ładne, dlatego moim zdaniem no warto będzie czekać na ten event. I wtedy będziemy mieli też specjalne wyzwanie w Brawlu, gdzie będziemy mogli wygrać pewnie jakiś spray lub jakąś emotkę. Dlatego no na pewno będzie fajnie w tym czasie, jeśli chodzi o Brawl Stars, a to jest dopiero połowa kwietnia. W połowie kwietnia mamy też, mordeczki, planowany specjalny podcast na oficjalnym kanale Brawl Stars od twórców, gdzie twórcy Brawla, czyli Frank, oczywiście też tam Paula i Dani, będą odpowiadać nam na pytanka, które my im zadamy, po prostu, które gracze im zadają, najbardziej lajkowane pytania. I w tym odcinku dowiemy się mnóstwo rzeczy na temat przyszłości w Brawl Stars, co będzie dodawane i tak dalej, pewnie też o skrzynkach się coś dowiemy. Swoją drogą oglądajcie ten film do końca, bo tam też będę mówił jeszcze o skrzynkach, więc to będzie też bardzo ważne, no i to czeka nas w połowie kwietnia. Zanim przejdę do kolejnych ważnych dat, mordeczki, przypominam wam o tym, że mój sklep, czyli piękny sklepik Toriego z bluzami i z koszulkami, wam się tutaj wyświetlają takie różne wzory, które na nim będą do kupienia, już za niedługo startuje. Jego start będzie we wtorek 11, czyli no już dosłownie gdzieś za lekko ponad tydzień, mordeczki, to już jest oficjalna data, 11 we wtorek startujemy i wtedy każdy z was będzie mógł sobie kupić taką fajną bluzę, na przykład ze Spike'iem, jak ja mam, lub jakieś inne, bo jeszcze będzie dużo innych. Ale lecimy dalej, bo to oczywiście jeszcze nie koniec rzeczy, które czekają nas dopiero w kwietniu, a to co będzie dalej, to też wam zaraz powiem, więc kurczę, widzowie, oglądajcie do końca. Ale na pewno będzie Brawl Talk, to już wam też wiele razy mówiłem i mi się wydaje, że Brawl Talk będziemy mieli w okolicach 23 kwietnia, to będzie bodajże przedostatnia sobota, jeśli chodzi o kwiecień. Jeśli nie będzie w ten dzień, to może być jeszcze za tydzień, czyli 29. Czekajcie, bo wam źle powiedziałem, nie 23, tylko najpierw 22, to jest według mnie najbardziej prawdopodobne podobna data na Brawl Talka, wtedy on raczej będzie, bo na pewno w kwietniu będziemy mieli, a jeśli nie ten 22, to już na pewno będzie 29. Więc albo 22, albo 29, ale ja bardziej myślę, że 22 będziemy mieli Brawl Talka i poznamy wszystko związane z nowym update'em, jej! Ale to jeszcze najprawdopodobniej nie koniec rzeczy, które będą w kwietniu. Już tak pod sam koniec kwietnia, bardzo możliwe, że będziemy mieli jeszcze kolejne finały miesiąca, finały kwietnia, jeśli chodzi o Brawl Stars Esports, czyli najlepsze drużynki po prostu z całego świata będą rozgrywały finały. No i
i tam do wygrania i do zdobycia będą też kozackie nagrody, między innymi właśnie pewnie jakiś fajny pin. No i kolejne punkty za obstawianie meczy, dlatego jak już do tego będzie bliżej, to ja wam wszystko będę nagrywał w odcinku na bieżąco. No więc mordeczki, kwiecień mamy zakończony i teraz czas powiedzieć wam o czymś ważnym. Takich bardziej ogólnych rzeczach, które po prostu w całym 2023 roku wejdą, tak mi się wydaje. A więc proszę państwa, jak wiecie, a ten moment mamy 66 zadymiarzy w Brawl Stars. Całkiem dużo, trzeba przyznać. Ale czy zastanawialiście się, ile będzie zadymiarzy pod koniec 2023, czyli no do końca tego roku, ile łącznie będziemy mieli zadymiarzy w Brawlu? Skoro teraz mamy 66, a do końca roku zostało nam jeszcze mniej więcej 8 miesięcy, no to ja myślę, że minimum 8 zadymiarzy będzie dodanych. No i gdyby to wszystko tak podliczyć, 66 plus 8 równa się 74. Pod koniec tego miesiąca bardzo możliwe, że będziemy już mieli około 74 zadymiarzy. Bo obstawiam, że średnio mordeczki będzie wychodził jeden zadymiarz na jeden miesiąc. Oczywiście może być Brawl Talk, w którym będzie dwóch, a nawet trzech zadymiarzy, ale oni zazwyczaj nie będą dodawani w tym samym miesiącu, tylko jeden będzie w jednym miesiącu, później w kolejnym miesiącu drugi będzie. No i wydaje mi się, że przynajmniej będziemy mieli jednego nowego zadymiarza na każdy jeden nowy miesiąc przypadającego. Dlatego obliczam, że gdzieś koło 74 zadymiarzy mniej więcej będziemy mieli. Wow! No ale warto tutaj też wspomnieć o nowym trybie. Jak wiecie, twórcy często lubią zaskakiwać i dodają nam jakieś nowe, specjalne tryby. I mi się wydaje, że to jest wręcz pewne, że chociaż jeden nowy tryb w tym roku do Brawla wejdzie. Nie będę tutaj spekulował, jak ten tryb dokładnie będzie wyglądał, no bo bardzo ciężko to przewidzieć. Po prostu powiem ogólnie. Wydaje mi się, że chociaż jeden nowy tryb będziemy mieli w tym roku. Wy możecie napisać w komentarzu, jeśli dotrwaliście do tego momentu, jaki tryb byście chcieli zobaczyć w Brawlu. Jestem giga ciekawy waszego zdania, więc koniecznie piszcie. I teraz przechodzimy do bardzo ważnego tematu. Mordeczki, Omega Box. Jest szansa, i dużo osób tak uważa, że Omega Box wróci w tym roku. Kiedy? No właśnie w dokładną rocznicę swojego wyjścia, czyli rok po tym, gdy wyszedł ostatnio. My Omega Boxa mieliśmy bodajże koło 6 grudnia, obok Mikołaja, gdzieś mniej więcej w tej dacie. I dużo osób uważa, że w grudniu w tym roku Omega Box też wleci, wróci. Nie na stałe, tylko po prostu jednorazowo będziemy mogli go otworzyć. Zobaczymy, czy to będzie prawda, oczywiście to nie jest potwierdzone. Ja naprawdę strasznie bym się z tego cieszył i no, jeśli chcecie, żeby też Omega Box wrócił w tym roku, to zostawcie łapkę w górę pod tym odcineczkiem, byłoby superowo. Ale oczywiście to jeszcze nie koniec zmian, bo zmian będzie dużo więcej. Nie będę wam tutaj wszystkiego po kolei mówił, ale no między innymi Halloween. Event Halloweenowy będzie naprawdę gruby. To myślę, że jest coś, czego najbardziej się nie mogę doczekać w Brawlu. Fajne skiny, fajne wyzwania, myślę, że coś darmowego. No, dużo ciekawych rzeczy. Oprócz tego święta, to chyba nie muszę mówić. Twórcy tak zaszalają w te święta, coś mi się wydaje, bo z roku na rok dają nam coraz to lepsze nagrody, więc czeka nas teraz też na pewno coś grubego, świątecznego. Już nie mogę doczekać tego klimatu, ale może aż tak bardzo w tą przyszłość nie wybiegajmy, bo jeszcze dużo też innych ciekawych rzeczy przed nami. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Zostawcie łapkę w górę i suba, jeśli chcecie więcej filmów związanych po prostu z nowymi update'ami i z nowościami w Brawl Stars. No i napiszcie w komentarzu czapka. To wtedy będę wiedział, że oglądacie moje filmy do końca. A ja się już żegnam, do zobaczonka. Trzymajcie się, hejo!